Hej, z tej strony Elek, to jest The Binding of Isaac razem z Wezą, grany przez Steam Remote Play, co oznacza, że może grać w gry lokalne, tak jakby siedział obok mnie. Gramy generalnie w Isaaca Multiplayer, w dwie osoby. Będzie to Isaac Anti-Birth, ta modyfikacja, ponieważ ona wspiera koopa w dwie osoby. I będę uczył w ten sposób Wezę grać w Isaaca. Okej, miłego oglądania, see ya! Stary, czy to oznacza, że będziemy mogli grać w Goat Simulator, kurczę, na Remote Play? A jak ty chcesz grać w Goat Simulator, ma tego, ma koopa? Multiplayera, no ale tylko w lokalnym. Couch Coop Goat Simulator. O tym marzyłem w dzieciństwie, żeby z tatą zawsze pograć, nie? Znaczy ty rób, ty ustawiaj, ty dobra, to ja robię. O, ty musisz wybrać postać, bo ty będziesz sterował, ja się dołączę z padem. Ale okej. Okej, okay. Isaac i po kolei tam są podstawowe. Od Isaaca byś tak po kolei jak idą, no to wiesz, to są podstawowe takie, nie? A Azazel no. Jest, powiedziałbym, że najłatwiejszy. Aha. Ale ma minusowe serce, to czuję kurwa lekki... Nie, to nie są minusowe serca. Startuje z trzema sercami. Okej. Dobra, to wezmę... A i możesz chcieć normal na razie, nie hard. Will go easy on ya. Kane... Stary! Okej, okay, każda z tych postaci coś ma. Magdalena jest powolna, ale ma serce, którym się może leczyć co kilka pokoi. Isaac musi mieć... O. Aha, czemu? My na złym save'ie gramy, czekaj. Jak pójdziesz tutaj, to Isaac tutaj ma D6 i D6 to jest fajny item. Isaac jest najbardziej basic postacią, więc możesz nim spróbować grać, bo to jest okay. Taki spokój. Okej. A to jest na hardzie? A dobra, przeżyjesz. Czekaj, bo ja się dołączę. Damn! O, to ja pójdę tym typem. Stary, brada! Brada! Nie ma friendly fire? Nie ma. Dobra, zwracaj grę, nie opłaca się. Dobra, co jak się stanie, jak przejdę przez te drzwi? Dostaniesz obrażenia i wejdziesz do środka. W obydwaj wejdziemy. Jolo. No i spoko, sprawdzamy co tu jest. Bierzesz serce jedno, okej. Okay. No to bierz, tobie się bardziej przydadzą, ja przeżyję bez. O! A to jest... Okej, okay, co to znaczy? Co to znaczy? Sprostujmy, że ja nie wiem cokolwiek co robić. Jajks, no dobra, okej. Okay. Ty, w ogóle wypadałoby się przywitać, nie? A! Jestem za level i jestem za levelem i zajebisz. Okej, dobra. Poczekaj, jak gdybym... Uczymy Łezę grać w The Binding of Isaac, ale on jest za szybki. Dobra, znaczy, Łeza, słuchaj, to jest Devil Room. To jest Devil Room, tutaj czasami możesz dostać itemy, które zbierasz za to, że oddajesz swoje serce, więc oddawaj serce za item, którego nie znasz teraz. Jak naciśniesz spację, to zamieni ci jeden z tego, ten kontener czerwony, na trzy niebieskie serca. Ale niebieskie serca, jak stracisz, usuwają się całkowicie. A czerwone zostawiają miejsce na to, które możesz wypełnić, tak jakby. Okej, okay, czyli to już nie będzie kontener, tylko że to jest po prostu taki... Czyli mam nacisnąć spację? Naciśnij spację raz i powiedziałem, żebyś odstawił item i zebrał z powrotem swój. Znaczy, zbierz po prostu swój, nowy, ten tu, weź go. Podejdź do niego. I to jest item, D6. Który... On roluje wszystkie itemy w pokoju na losowe inne. Ale tylko raz, tak? Tylko raz. No tak, musisz go naładować przez 6 pokoi. Kliknij po prostu, to zobaczymy co dostaniesz. Nie, spacją, nie bombą. Weź to teraz. Co ty? Stary, ta gra jest zaskomplikowana na mnie. Użyj i dostaniesz czarne serce. Jak to się robi? Spacją? Spacją, tak. I polecałbym, żebyś... Wolisz wziąć to z sercami czy D6? D6 to jest kostka. A D6 i tobie pomoże w sumie, nie? Ja mogę też wziąć. To co ja mam to jest książka, która mi zwiększa damage, ale mogę się bez niej obejść. Jeden z tych dwóch itemów tutaj są bardziej nam przyda. Boże! No to masz... ja... Gra się spokojnie. Nie zaczęła. Okay, dobra, masz książkę, która ci respi serca... Słuchaj, w lewej ręce masz tabletkę, słuchaj. Która zabije... Dobra. Masz książkę, która co 6 pokoi daje ci czarne serce. Chcesz z tym iść. Najwyżej się zamienimy potem itemami, dobra? A to co to za książka? A, to jest twoja moja. Ona zwiększa damage co 3 pokoje, ale to się nie przyda. I get it, ta gra jest super łatwa. Nie mamy bomby, bo ją zużywać bezmyślnie, więc wyjdź. A mogę ja użyć? Nie, używam tych samych resortów, dobra, okej.
No wyjdź po prostu, bo ja mam, ja mam jedno serce, to jak ja zginę, to zginiemy obydwoje, więc no, nie chcemy tego. Czaję. Ja tu tobie oddaję wszystkie serce, bo ja wierzę, że sobie jakoś poradzę. Ale no, ostro. No i to, no w sumie wiem, ty... Co się stało? No, wlazłeś pająka. I wszystkie wybuchły? Czarne serce jak stracisz, to zadaje obrażenia jakieś małe całym pokojowi, więc wszystkie zginęły od tych obrażeń, to jest pierwszy ten... Jakbyśmy mieli mam kamień... Coina. Nie! Coś wziąłem! Co ja wziąłem? Mieli... Zostaw, na razie nie używaj, to jest karta. Potem cię wyjaśnię. Jakbyśmy mieli bombę, to możemy ten kamień zbić i z tego wypadają serca, skrzynki i różne rzeczy. Jak masz taki X na nim, tylko to jest ciężko zauważyć. Teraz straciłem swoje czarne serce. No, ale masz jeszcze sporo innych, więc... Uważaj. A! Nie mówiłeś mi, że muchy srają bombami. No, tutaj wszystko wszystkim sra. Trzymaj się jak najdalej możliwie z tego. Dobra, ja stawiam bombę. Okej. Okay. Ja biorę jedno serce, ty bierz drugie. Weź drugie, ja mam cztery serca. Dam radę, bierz. Ja dam radę na dwóch. Ja, dobra, ale będziesz płakał, ja cię znam. No zobaczymy, kto będzie... Lecisz, dobra, wychodzimy. Chodź. Idziesz dalej. Czuję, że się jarasz tą grą teraz. Ja się jaram, no. Ale... Ja nie ale wiem... Nie musisz do nich podchodzić. Nie musisz do... Odejdź od niego. Możesz bić za... Zobacz, jaki ty masz zasięg, typie. No zobacz. Aaaa! Łe, no to kurwa chodź, muszko! No i zajebiście, to trzymaj się z daleka, od nich nie wpieprzaj się w nie, tam była bomba, tam była bomba! A dobra, nie można. Ajajaj. Pomogę ci! To... I help you, brada! No, znaczy, no, generalnie musimy sobie nawzajem pomagać, bo jak jeden zginie, to obydwoje kaput. Serio? Aha, no to... No to dlatego chciałem ci dać serce, ty! Ale no ja sobie ty... daję radę, to ty wpieprzasz się w pająki i tracisz ciągle coś. Ale widzisz, nie, pan, ja prostu... zaraz będziesz miał kolejne. A, to ja mam teraz kartę. Ja po prostu testuję, co mnie rani i jak mnie rani. Okej, okay. to jest kolejny to jest item, który Eerie. Można zebrać. No dobra, to ja wezmę monety. Jak masz pokój ze złotem tym, to jest item room. On jest na każdym piętrze i dostajesz jakiś item, który tam jest losowo generowany. Możesz go zebrać, okej, wytłumacz mi, co to jest item. Nie pamiętam, ale to chyba jest bomba, którą kładziesz w miejscu. Przeciwnicy do niej biegną, ona po chwili wybucha. To jest taki mały, wybuchający Isaac. Taka kukła. Naciśnij spację i uciekaj. Ja! I to jest nieskończone? No, co trzy pokoje będziesz miał. Widzisz, u góry są te ładunki, nie? W zależności okay. od tyle, na ile jest podzielone, to co tyle pokoi, w których są przeciwnicy, będziesz miał naładowany ten item. I get it, stary, jestem pro. Nie, jak chcesz, nic. Chcesz książkę z sercem. Chcę książkę z sercem, jestem pro jak nic, stary, kurde. Czy ty mi coś powiedziałeś? Co ty, kurde? Ja nic, nie, tutaj naturalnie co. To gówno znam. Nie znam tego gówna. I know no, that shit. I know this shit. Wiele rodzajów gówna, ta gra bazuje bardzo na gównach. Oj, tu ja wpadłem, pomyliłem postacie. No przecież masz czapkę, stary. Ja, czy ty wczoraj... A! Dobra, nieważne. Nie, ale czemu w niego wchodzisz? Ja rozumiem, że masz delay, bo tam remote play i tak dalej, ale... Okej, klikaj spację. No, to dlatego przegrywam. Gdzie? Spację, po prostu klikaj. To ci da serce. Masz nadwany item, klikasz, jak tylko ci się naładuje ten item w górę ja po myślałem, lewej. Że to samoistnie się włącza, dobra. Nie, to musisz sam użyć, kiedy chcesz. Dobra, wracamy na razie do pokoju, okay. Bo mi się też D6 załadowało. I mogę ten item zmienić na inny. Fajnie. A to jest to jest dziwny item, to jest experimental treatment. Losowo okay. ci zmienia wszystkie statystyki po trochę. Może ci dodać serce, może ci odjąć serce, może ci odjąć damage. Ile zobacz... ta gra ma, kurczę, itemów? W chuj. Się nie dziwię, że tą grę lubisz. 300 czy 400 jakoś, coś bym tak powiedział. To bierzesz to? Ja? A mogę to wziąć, wykorzystać i zamienić? Nie, są dwa rodzaje itemów. To jest item, który zbierasz i zostaje. To jest taki walkthrough mi teraz robisz, kurde. No tak, no okay. o to chodzi. To jest item pasywny. Bo ludzie jeszcze nie wiedzą. Bo ludzie nie wiedzą, że ja zrobię sobie basic run, kurczę, na kanale z tego. No tak, no ale to jest tak. twój tutorial, bo ta gra takowego nie ma. Uczysz się dostając w pierdol. Okej, okay. Zajebiście. No to nie wiem, jak chcesz. Możesz w tym coś zyskać po lewej tutaj, gdzie ja jestem, masz statystyki, nie? No, widzę tutaj, no. U góry jest speed,
potem jest szybkość, tak jak ci łzy lecą. A mylę je. Okej, to są trzy te, które mylę, nie wiem jakie one są. Miecz to jest ilość obrażeń. 3,5 to jest taka bazowa liczba, nie? Aha. A na samym dole ta kończyna to jest szczęście. Szansa na Devil Room, szansa na Angel Room, to ci potem wyjaśnię. W Devil Roomie byliśmy już, bo nas teleportowało dziką szansą, nieważne. Zajebiście. Dobra, to nie bierzemy, ja wolę mieć tego, te standardowe, pewne czarne serce, to jest jednak dobra. A czy się nie, on ci nie, inaczej, on ci twoich niebieskich czarnych serc nie zabierze, może ci dodać jeden kontener z tych czerwonych. Aha, okej, good. Dobra, nie, zostawmy to tak. A patrz, czemu się mrugam, jak jestem na pańczynie? Pokazuje ci, że jesteś zeslowowany. Aha, dobra. Ja się pytam o wszystko, ja przepraszam, ci co nie, oglądają, nie, przepraszam. Zajebiście. O to chodzi. To jest bomba. Co zrobić z tą bombą? To znaczy, że jak eksploduje, jak tutaj podstawisz bombę, no to będzie chain explosion, chain reaction. Tam to też. No. Mamy 4 monety, tam jest sklep, do tego nie ma po co tam iść, mam jeden klucz, to go zachowajmy. Bo i tak nic nie kupimy. Że jest sklep? Aha, dobra, to dobra, widzę mapkę. No to na mapie właśnie widać, że ten taki, nie wiem co to jest za znaczek, ale to oznacza sklep. Przywykłem po prostu. Na shifcie pokazuje szczegóły, dobra, widzę. Wow. O kurde, Bolesław! Możesz się chować za tymi, za... Bardziej patrzę na ciebie niż na siebie, no. Nie patrz się na mnie, ja sobie na radę dam, ty mi... to są te creepy pająki! Tak, to są te fuck those assholes! One jeszcze respią rzeczy, które... Respią rzeczy, to jest zesrane. Respią rzeczy. Brzmi jak moje życie. Raz szybko shift, żeby to mi zniknęło, bo tak, ta mapa się, jest taka przeźroczysta duża, a wolę chyba małą. No. A to u ciebie też się pojawia? No ja widzę to samo co ty. Udostępniam ci ekran przecież, typie. A no tak, bo to jest local play, no tak. Ja przepraszam. Haha, teraz nic nie widzisz, chuja widzisz. A, sorry. Wszedłem tu przez przypadek. Chciałem być śmieszny, wyszło jak zawsze. No dobij ostatnią kupę, zostawiam ci ją specjalnie. Naucz się bić. Dzięki. Dobra. Ja się czuję, jakbyś ty pilotował Boeinga, a ja chyba podchodzę i tutaj, co to za guzik, no bo trochę tak jest, tak to wygląda. Okej, uwaga, bo teraz będzie bosik. Are you ready? Bosik? Ale jaki bosik? Jakiś podstawowy, nie czy...? Wiem. No podstawowy to jest pierwsze piętro, to będzie podstawowy boss jakiś. Może być nawet to główienko, które ostatnio widziałeś. Leroy Jenny! Dobra. Okej, to jest kurczuby, który respi muchy z daleka od niego. On sobie robi tarczę z much dookoła siebie, ale musisz bić jego. Ale jako, że w dwóch jesteśmy... Ważne, tak? O, z daleka! Typie! No jestem bardzo daleko! Masz daleki zasięg tych łez. Udało się, co ty chcesz? Zabił go! He's done it! O, typie! Jak ja go zabiłem? Czarne serce. Dostałeś obrażenia od muchy i zabiło jego i wszystkie muchy. To czarne serce zabija? No mówiłem ci, że jak czarne serce stracisz, zadaje obrażenia w całym pokoju. Fuck, I'm... A ta książka respi ci czarne serca, więc to jest dobry item dla ciebie. To jest dziki item, który daje ci po prostu pigułki, możesz go wziąć po prostu. Mogę go wziąć czy tak? Tak, on ci nic większego nie zrobi. Wyrzuci ci pigułki, tylko z pigułkami to jest trochę gamble, bo dopóki nie masz jakiegoś itemu, który ci je pokazuje, to możesz dostać albo dobre, albo złe rzeczy. Dobra, i który kolor mi wybierasz? Wybierz sobie sam, jakby, nie wiem, no loteria. Bierzemy po dwie. Białe są takie same. Chodź, dobra, weź tą białą, znaczy cztery bierzemy, obydwoje. Dobra, trzy. Ku jej używasz. Okej, trzy, cztery. A, dobra! Myślałem, że bierzemy dwie na raz, a nie można wziąć dwóch na raz. Teraz jestem wolniejszy, o... No, to weź tą, ta ci da dwa serca, Balls of Steel. Jestem spierdolony! Aha, ale widzisz, tu są nazwy tych pigułek? Tak, jak raz użyjesz pigułki, to odkrywasz, jaka ona jest i potem już będziesz wiedział przez resztę rana, co to za pigułka. Balls of Steel daje ci zawsze dwa niebieskie serca. Dobra, biorę. No i super. Okej. A ta żółta, to nie wiem co. Chcesz próbować, czy ja mam próbować? Czy się cykasz? Bo to mówisz dobra albo złe. Let's do it! Okej. I can see forever. To możemy się teraz przejść po piętrze jeszcze raz.
Okay. I to znaczy, że na każdym piętrze są secret roomy. O, tutaj na przykład, nie? Okej. Okay. Czasami wysadzasz bombą losowo. No i są tutaj, wiesz, jakieś różne rzeczy. I Can See Forever pokazuje ci te pokoje na całym piętrze, więc możemy się przejść i po prostu znaleźć, nie? Co ty gadasz? Dobra, to ty idź, ja tylko stoję, bo... Ale czemu? O kurde! Sorry. Brada! Ja płaczę przez to. Czemu on nie żyje? To kinda jesteś ty. Znaczy, no tutaj wszystko jest za Isaaciem generalnie. Wszystkie postaci to jest ta sama postać. To jest dziki lore. A ogarniasz ten lore w ogóle? Czy będę musiał obejrzeć Game Theory? No, Game Theory robił z tego teorię. Dobra. Nie, generalnie dobra, problem jest, że ja mam wolniejszy chód teraz, bo wziąłem tą tabletkę, której nie chciałem. Dobra, przeżyjesz. Ty nie jest aż tak bardzo spowolniony. Chcesz zobaczyć sklep? Jest... Mamy 4 klucze, a jest ten. Wchodź do sklepu. I 5 monet. Dobra, wchodzę. O, wow. Za 3 monety jest serduszko. I możemy sobie wziąć jeszcze jeden klucz. O, bomba się w sumie przyda, to możemy wziąć bombę. No to bierz. Dobra. Wezmę. No i super. Aha, to po prostu nic się nie klika, to jest proste do obsługi. Jeju. Ciekawe, czy był jakiś ksiądz albo duchowny, który w tą grę grał. Tak dla researchu. Bo zobaczcie, patrz, jest Judasz, jest kurde. Czy się, nie, tutaj jest dużo nawiązań takich właśnie religijnych i tego sortu. Czekaj, czy nie ma gdzieś... Powinien być, jest drugi. Zawsze są dwa secrety. A to jest maszyna, do której nie mamy monet. Tutaj to jest taki gambling trochę. A, dammit, no to mi zamiast powiedzieć, że nie używaj. A skąd mogłeś wiedzieć w sumie? To jest randomowe też, tak? No tak, no to wszystko jest randomowe. To zbierz tą kartę. Never miss tutaj your goal. To jest modyfikacja, tu nie wchodzimy. To są ciemne rzeczy, do których nie chcesz wchodzić. Idziemy niżej. Dobra. Uczymy się bazowej gry. Uczymy się bazowej gry. I teraz jest drugie piętro. No. I ktoś ma niezłe, sprośne nóżki. To jest mama. Mama, bo generalnie rozumiem. Nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek początkową kartstękę z tej gry. Nie, zawsze widziałem tylko jak Isaac się budzi i tyle. Ja tę grę, tyle co widziałem, to tylko urywkowe twoje czasami odcinki i wiesz, to mi dużo nie wytłumaczyło, nie? Okej, okay. No tam nie ma co ten... No główny lore jest taki, że matka wierzy bardzo w Boga i tak dalej, no i Bóg każe jej, wiesz, sprawdzić jej wiarę, no i się rzuca na Isaaca z nożem. A on spieprza do piwnicy. No i to jest cały lore. Co taki ty gadasz? Gry. No tak, generalnie tak. Dobra, wcale nie umarłem. Użyj spacji. Haha, jebać cię gro. Sorry. Tu jest kamień z X-em. Widzisz go? No. To odsuń się, bo stawiam bombę. Bomba nie sięgnie. Sięgnie. Damn. Bierz, czarne, niebieskie serce, bierz. Bierz ty. Dobra. Dobra, to mi już starczy serca. No i zajebiste to jest. Tylko, że no trochę... O, to jest TNT! No nie uważaj, chcę. Bo to wybuchnie, jak będziesz to strzelał. Znaczy, płakał na to, no. Co na to płaczesz? Ale on zapieprza. Dawaj go teraz, patrz jak go wysadzę, patrz. O, jednak nie. Poka! Ha! Wyleciał w powietrze. Łe, dajemy radę, nie ma tragedii. Nie, no nie jest aż tak tragicznie. Jak się gra samemu z początku, to jest dziko ogarnąć sterowanie, to wiesz... A czerwone pająki co robią? Po prostu, wiesz co, nie powiem ci, musisz wyczuć. One to są te same pająki, tylko championowe. One respią inne pająki, po prostu. Dobra. Uciekają przed tobą. Szybki skurczybyk! O Jezu, pomyliłem postaci. No, teraz daleko nie ucieknie. Gra nie wie, czego się spodziewa. Czemu? Ej, no chodź tu. No, dawaj. Chcesz jeszcze jedno serce? No chcę to czerwone. Ale nie, czerwone, niebieskie i czarne serce możesz zbierać i tam do limitu chyba 12. Czerwone musisz mieć na nie kontener pusty. A jebać to. Dobra, okej, słuchaj, teraz zrobimy workaround. Tu jest bateria, nie? Bateria ładuje ci item. Okej. Więc możesz postawić... A to pełna, tak? Tak, możesz postawić bombę i to zdobyć, ale zanim postawisz bombę, mam jeszcze jedną kartę, która respi coś dzikiego. A właśnie o co chodzi z kartami? Okej, karta. The Chariot to jest... Chariot powoduje, że na chwilę stajesz się nieśmiertelny. Nie widzę, że ty się zaczynasz męczyć tym. Że co?
Bo tego jest dużo, więcej niż się spodziewałem, nie? Chariot na chwilę czyni się nieśmiertelnym i bijesz przeciwników. Więc to sobie zachowaj. Ja mam kartę Temperance, która respi generalnie maszynę, w której możesz oddać swoją krew za pieniądze. Aha, a krew, więc, czyli serca. Więc zrobię taką sugestię. Patrz, odsuń się na chwilę. Ja tą maszynę tutaj walnę. I podejdę do niej. Ona zabiera najpierw z czerwonych serc, które można odleczyć, nie? Podejdź tam raz. Dobra. No i dostaniesz monetę, nie? Możemy zajebiście, się odleczyć. No. I jeszcze raz to wziąć, bo to marnuje tylko czerwone serca. I ale może ja mam pół czerwonego serca. Nie, to ty tego nie rób. Połowę zostaw, bierz tą monetę. A umrę? Umrzesz? Nie umrzesz, bo zacznie ci brać z niebieskich. Zostawmy to na razie. Dobra. I teraz, bo mik jest taki, że po prostu zrespiłem tą maszynę tutaj i z nich czasami coś wypada. Będzie. Jest szansa, że jak będziemy do niej oddawać serca, to nam da jakiś item. Okej. A przy okazji zarobimy. Jakieś czerwone serca po drodze wylecą, więc pewnie się odleczymy. A jak już całe piętro zwiedzimy, to wrócimy tu, postawimy bombę w tym miejscu. I po pierwsze, otworzymy sobie przejście do tej baterii. Okej. Dostaniesz darmowe czarne serce. Po drugie, po prawej może być secret room. Po trzecie, zniszczymy tą maszynę i dostaniemy coś z niej. Profit. Okej. Ja wiem, że tego jest dużo, ale no, ja może trochę to jest błąd, bo ja trochę gram zbyt taktycznie, a tu trzeba na prosek, chłop na rowie, mówi krowie, daj mi pieniądz. Tutaj chyba z początku im mniej wiesz, tym lepiej. Aha, i stopniowo się nauczył. Znaczy, no teraz już będę wiedział te rzeczy, nie? No nie wiem, trochę tego dużo, nie? No, staram się, żeby to nie było takie overwhelming, ale... Ale mi się wydaje, że to jest fajne, jak zrobisz sobie, to będzie taki poradnik dla każdego, kto sobie to obejrzy. Początek. Kinda, no, może? Kinda. Wiadomo, że tego jest za dużo i tak. O, to jest maszyna specyficzna dla tej modyfikacji. To oddajesz serca za ładunki do swojego itemu. Itemów. Dobra, ja nie chcę oddawać, bo i tak mam tylko dwa roomy. Uwaga, jest takie czerwone ognisko tam, nie? Tak. To są skurwiele, one strzelają. Excuse me? No, pozwól, że zademonstruję, czekaj. Zajebiście! Czekaj, on czasami strzela. O, tworzyłem sklep, mógł się ten. A jak w niego raz strzelił? Wej, ho, ho! Strzelił we mnie. No właśnie. Jebany. Dobra, fajnie. O, bombek! To jest bomba jako item, że możesz go stawiać co dwa pokoje, ale to się niczym nie różni, zrolujemy to, nie? No jest, cokolwiek powiedziałeś, zrolujemy. A, bo to możesz T6, no tak. Co to znaczy? Weź sobie to. Czemu? Weź sobie to, zaufaj mi. To poczekaj, to zróbmy tak, że się przejdziemy, ja wezmę sobie czarne serce i zamienimy. To jest item pasywny, to nie zamieni ci książki. Na pewno? Dobra. To zostaje z tobą. Unbreakable, co znaczy? Ty coś mi z dupy zwisł! Stary, ja mam ten! Jak się mówi to, że dupa na wierzch wychodzi? To ja to mam. Ale co, że ci odwrót wypadł? Mam prolaps tej na skórę. Nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Teraz jak stoisz chwilę w miejscu... No? To jesteś nietykalny. Wow. Nic cię nie trafi. Jesteś nieśmiertelny teraz. Żartujesz? No patrz. Mieliśmy grać na hardzie. No to jest hard, ale to jest taki item. I don't believe it. Także masz ten item, jakbyś się czuł zagrożony, to stój w miejscu, ja załatwię resztę. Może. Dobra, to jak będziemy... Może. Nie wiem, co to jest. To jest dla modyfikacji, ale jest drogie. Jest drogie, no. Boję się, tak. O, fuck. Nie chciałem tego zrobić. Stary. Patrz, taki mem. Kiedy matka na ciebie krzyczy. I'm unbreakable, kurwa. Dobra, nie wiem, mogłem coś śmieszniejszego wymyśleć. Mogłeś, nie rób comedy night znowu, nie. Nie. Ty kuźwio. A, teraz to trochę za późno, cwaniaczku. I'm dead inside. Okay, wow. Kliknij Q! Ku! I wjeżdżaj w nich! Q!
kurwa, ty! Dostałem gwiazdkę w Super Mario! To jest dokładnie to, no. Ale to działa na chwilę. Już w nich nie wchodź. A! Nie, stary, I'm in asshole, dobra. Czujesz się zagrożony? Troszkę, dobra. Daj mi go dobra, nieważne. Okej, to masz, trzymaj. Dziękuję, tato. Dam ci ich zabić. A teraz już wiesz, czemu powiedziałem ich. Taki mały hint. Oj, it's a, to hurting. Jeszcze jest kurwa. It's hurting. A, on do mnie pobiegł, co? A tam ej, jest słuchaj, jeszcze jeden bo tak się martwiłeś o mnie, a chwilowo masz... No umierasz. Prawie. Nie, nie przejmuj się, co się martwisz? Uciekaj, uciekaj. Tato, uciekaj. Co się martwisz, tato? Weź się, tato. Martwię się, bo zginiemy obydwoje. Co ty, tato? Klikaj spację! Czemu? A. Okej. Okay. No, może dlatego. A tu byliśmy. Okej. Okay. Chyba przeszliśmy cały pokój, więc zróbmy teraz tak, że stawiamy tutaj tą bombę. Zobaczymy. Stawię bombę! Jak otworzysz Secret Room zarazem, to będzie szok. Tylko z tych was też może coś wypaść. O, nie otworzyło. A pająki! Nieźle. To idź, zbierz sobie tą baterię. I znowu spację. I'm strong. Zajebiocha. Twoje ale nie otworzyło tego, trochę... a nie mam by... Mamy jeszcze jedną bombę. A nie otworzyło, nie otworzyło, bo po prostu nie ma. Tu mógł być, ale no nie ma. Aha, czaję, czaję. Okej, okay, to słuchaj, ja tam wejdę, żebym ja zmarnował serce, bo ja sobie radzę lepiej. Bombę wykorzystamy tutaj, to jest taki mały trik na to, uważaj. Dobra. Wow! You fucking did it. Absolute mad lad. Niebieskie... O, piguły. To chlub w ten głupi dziób? Co, naciskam spację, tak? Ku. Ku, dobra. Raz, dwa, trzy! Ty okay. Masz bad gas, a co ja dostałem? Range down, czyli masz mniejszy zasięg łez. Ale to nie jakoś bardzo. Do I know, dude, do I know. Chodzimy stąd. Tam jakaś karta jest, możesz jeszcze zebrać. Czekaj. Magician. Dobra. To powoduje, że twoje łzy... To powoduje, no. Że twoje łzy na jeden pokój przyciągają się do przeciwników. Wow, okej. Okay. A, jak nacisnę Q, tak? To zaaktywuję. Tak. Okay. To teraz byłby dobry moment. Teraz będzie dobry moment. To uwaga na te muchy, bo one strzelają jak się je zabije. A co tu się dzieje? What is happening? No on jest popaprany. Mówię, w tej modyfikacji dodali, oni bardzo się jakoś skupili na, wiesz, no to jest tryhardowe mod community, nie? To sobie dodali ciężkich bossów, ale... Aha. Oni są... Dobra, wcale nie umarłem. Dość znacznie ciężcy niż bazowi przeciwnicy. Zbierz to, to ci da serce. Dobra, i odnowi range. Aha. Evil range, no aha, dobra. Ej! I'm a fucking badass! Same pozytywy. Dobra, chodźmy do Devil Roomu, bo mieliśmy szansę, żeby się tutaj dostać. Nie wiem, czy to chcesz zbierać. Słuchaj, nie wiem jak to działa, nie. Bo problem polega na tym, że ta gra jest na wczesnej wersji Isaaca, to jest Rebirth. Afterbirth, aha, tam pozmieniał, Afterbirth tam pozmieniał kilka rzeczy, ale to jest dalej Rebirth z modyfikacją. Okej. Okay. Nie wiem, czy w Rebirthie... Cokolwiek. Nie wiem, czy w Rebirthie, no. Bo w Afterbirthie jak masz jeden kontener czerwony i masz item za dwa, to on ci po prostu weźmie ten jeden i tyle, i kropka, nie? Okay. A w Rebirthie chyba ci to zabija. Więc może tego nie bierzmy, albo spróbuję to zrolować. O! Mogę to wziąć. To będzie przesrane. Masz 9 żyć? Co to? Masz 9 serc, ty posrańcu? Mam 9 żyć, ale mam jedno serce. To znaczy, że jak co? Umrę, to mam szansę się zrespić z jednym sercem tak jak teraz. Mam jedno serce teraz. Straciłem tamte. Aha, dobra. Dlatego nie chciałem ciebie stawać w tej pozycji, bo byś skończył z jednym sercem nagle. Let's go, idziemy niżej, chodź. Okej, na razie się bawię przezajebiście. Naprawdę? No kuźwa, naprawdę, bo się uczę, a ty to całkiem czysto i bezproblemowo wyjaśniasz. To dobrze, bałem się, że się będziesz nudził. Co ty? Dobra, otwieramy. Let's go. Tylko tutaj się pojawi masa skurczybyków. Bierz to serce. Serce, które? A, niebieskie! Serce. Ale ruszaj się, bo... Aha, nie ruszaj się, dobra. Okej, to też jest sposób. Tylko problem polega na tym, że jak byś sam grał, to nie ma co ich bić, nie? Ja w tym wypadku mogę ich bić, ale jak jesteś sam,
To czasami masz itemy, które biją same za ciebie. Niewiele, ale biją. Więc ja tak na przykład pokonałem większych bossów ciężkimi postaciami czasami. Aha, jak miałeś ich paterny wystawione. No nie, jak zdobyłem ten item co ty i coś co biło samo z siebie, więc potem 30 minut stałem i samo biło bossa, ja robiłem sobie herbatę, nie? Nie, po prostu są niektóre rzeczy w tej grze są tak auci, że... Wyobraź sobie postać, którą może dostać tylko dwa razy w całej grze. O, zginąłem. Przepraszam. Nie, spoko. Na szczęście mam 9 takich podejść, więc no. Gorzej z tobą, bo jak ty zginiesz, to będzie przejebane. Postaw tę bombę. Potrzebuję czarne serce. Gdzie? No, Tinted Rock. Tak, to się tak nazywa, Tinted Rock. Kamień z X-em. Próbuję go znaleźć. A, widzę go. Dobra, zajął mi chwilę, żeby go znaleźć. No, to zajmie chwilę. Q i ucieka. Nie, E bombę. Bombę E. Tada! Zajebiście. O, pół serca mogę sobie, niebieskie skały są zajebiste, to jest czysty profit praktycznie. Okej, dobra. Clean profito! O, fuck. No, wszedłem jego, co za... No właśnie, czemu ty w nich biegasz? Nie, chodź, strzelaj do tych pająków, strzelaj do nich, ja nic nie robię za ciebie. Naucz się strzelać, tylko musisz zachować dystans, stary, to nie jest, to tak jakbyś grałeś w Overwatcha. To nie jest tak, że biegniesz na punkt, kurwa, i full auto. Nie, chodzi o to, że na początku wchodzimy do mapy, do pokoju, to ja nie wiem, co się dzieje, który z nas jest który. To jest taki pierwszy instynkt, że po prostu, chuj, nie wiem. Ale no jest trochę, no faktycznie. Ale no też muszę się nauczyć rzeczywiście tego dystansu ogarnąć. Bo no, ten dystans jest dość kluczowy. Jezu, on jest... O kurde. Tylko nie umrzej. Nie widziałem, że mi trafił. No, jest słabo. Wow, ledwo. No, nie trafiaj mnie! Czemu ja gubię monety? Nie wiem. A, bo to są chyba te... One są jakby... Kurwa! Nie, wygraliśmy, przeszliśmy pokój, dobra. Tak, a naciśnij spację. Masz... Darmowe serce, skorzystaj z tego. Hooray! O nie. W złym momencie to strzeliłem. O, ja też, spokojnie. Nie martw się. O, ladżek, był lekki. O, przepraszam. Ja chyba potrzebuję serca. Jest problem. Jest problem? O, bro, chcesz to, weź to. Weź, to jest zabawa. Czemu? To jest zabawa. Strzel w ściany. Bouncing tea. Dude! Co? To jest zajebiste. I'm unstoppable! Ej, chodź, ja pójdę po to serce, bo... Ej, ale zajebiście, jak ta postać się zmienia. No. Każdy item na ciebie jakoś wpływa, a im więcej masz tych DLC i tak dalej, to tym bardziej te... Wszystkie itemy między sobą w interakcję wchodzą, nie? Tak. One się fajnie łączą, jak masz kilka itemów naraz często. Okej, okay, co to jest? Znaczy? What? Oj! Nie wiem, ale zabiłem go czarnym sercem przez farta. No, widzę. O nie, znowu. Poczekaj! Niech podleci. Podleć. On nie chce podlecieć. O, oh, what the fuck. Mam pomysł, patrz. Get over here! Pokażę ci trik. No. Odsuń się. A mogę do niego po prostu... Wychodzimy stąd. Nieźle. Fucking noise, byliśmy tu. Byliśmy. Idziemy dalej, musimy szukać dalej jakichś pokoi. No. Bo to już wszystko przelecieliśmy. Okej. Okay. Potrzebuję serca. Obydwoje potrzebuję. Ja też mam dwa serca tylko. O jest. Fuck it! Dzięki, że mi zasłoniłeś, ale nie rób tego nigdy więcej. Dobra, get the rage on! Oni tymi pierdami jeszcze biją, co? O jest. To będzie w następnym DLC z Isaaca. Ej, nie zgin teraz, nie, uciekaj, stój w miejscu. Bo ty jak zginiesz, to będzie kapa. Dobra, za pół serca! No właśnie. To co jest to Rotten Heart. Bierz to. I co to znaczy? Nie wiem, ale dostałeś coś tam. Bomb z Arki. Bomb z Arki. Zmieniło bomby i miejsca kluczami, w sensie ilością.
No nie. Chyba. Bierz to serce. Blue heart. Dobra, i zdecydowanie muszę teraz bardziej uważać, tak? A obydwoje musimy. Spokojnie. Ja też dupiłem. Ja mam pół serca, stary. Ja pierdziele. Wiesz co? Spróbujmy. Nie umieraj. Bierz. Ku, nie? Spacja. Item jest na spacji. Dobra, a co jest pod Q? Q jest karty i pigułki. Tutaj może być Secret Room, więc uwaga. Haha! Zajebiście. No to łeza, robisz gambling. Mam, dawaj. Gamble! I to jest The Tower. To jest... A nie, bo to pewnie na osobne pokoje działa, nie? The Tower nie jest. Znaczy to jest, no, to może być sytuacyjnie fajna karta, ale zazwyczaj to można się tym wdupić. W sensie zrzuca ci losową masę bomb na ekran. Co? No. O serce. Bierzesz? Ja sobie dam radę, jak coś tam znajdę. Okej. Okay. Tu Space nam da dwa klucze, basically. To nam podwaje liczbę kluczy, ale, no ale jak mamy zero, to tam daje po prostu dwa. Okej. Okay. I koniec. Nie koniec. I masz kartę. The Moon, to nas teleportuje do Secret Roomu. Dobra, idziemy stąd. To the Moon, let's go to the Moon. O, zginęliśmy. Czemu? Ja zginąłem praktycznie. To jest okropny pokój. No właśnie. Tylko nie umrzyj. Słuchaj, dobra, ja zaraz stracę czarne serce. O, nie to, a ja myślałem, że użyję The Tower, bo on tak, bo to widzę twoją kartę po prawej na dole. Ja mam u góry. A, shit, dude. Yikes. A chciałeś The Tower użyć, mogłeś mi powiedzieć. A myślałem, że ja użyję, wiesz. Dobra. Idziemy tam jeszcze raz, ale to trzeba, jak my to przejdziemy? Stary, po prostu ja użyję The Tower. Albo poczekam, aż mi zbiło czarne serce. I tyle. Ale to ja też wpadnę. Jak to? Ale no, bo one wybuchają po śmierci. No żartujesz. Nie. O, dobra, to zaraz zginę. O, daliśmy radę! Zajebiście, chodź! The Tower, dawaj ku! Ku! Nie! Ale było śmiesznie. No nie. Słuchaj, wiesz co, powiem ci, ja już jestem przyzwyczajony po prostu do zapierdalania przez tę grę. I mi się przypomina, jak ja sam uczyłem się w tę grę grać. To jest 20 razy więcej fanu niż teraz, naprawdę. Dalej ta gra jest fan, ale to było... Chciałbyś to kiedyś powtórzyć? Stary, z miłą chęcią. Zajebiste to było. Dobra, początki bolą, ale... No tak jak nigdy nie grałem w Isaaca, tak do ciebie, do biblioteki będę często zaglądał. No. O kurde. Zajebiście. Dobra. No. To mam nadzieję, że się wkręciłeś. Przepraszam z góry. No jasne. Za zmarnowane godziny. Ja już mam ich 560 około, więc... Ja pierdzielę. Zrobię testowy odcinek, ale tak jak mówiłeś, tylko z samego basic, wiesz, samym Isaaciem spróbuję do mamy dojść. Tak jak no. Mi mówiłeś, żebym zrobił. No nie, zobaczymy, bo to jest... nie. Wiesz, tutaj też jest ten problem, że to jest modyfikacja z ciężkimi rzeczami. Tutaj już jest odblokowane kilka rzeczy na start. Ty jak zaczniesz grę od początku, bazowo, to będziesz miał łatwiejsze rzeczy. Trochę. Okej. Okay. Trochę. To jest Isaac, nie spodziewałem się za dużo. Tak, no to tak, no.